Witam wszystkich. W tym wideo powiem Wam, co macie zrobić, jeśli po podłączeniu zewnętrznego dysku twardego lub pamięci USB do komputera nie pojawiają się one w eksploratorze, ale widzicie inne urządzenia, takie jak drukarka, skaner, mysz itd. I jak łączyć i skonfigurować porty USB w komputerze, jeśli są one wyłączone lub nie działają. W pierwszym przypadku na komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym wszystko działa dobrze i nie ma żadnych problemów, ale gdy podłączony jest zewnętrzny dysk, pendrive lub karta pamięci, nie pojawia się on w eksploratorze. W tym samym czasie komputer widzi podłączoną do niego drukarkę, klawiaturę i mysz. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest sprawdzenie działania portów USB, ale jeśli inne urządzenia podłączone przez USB działają, to nie ma sensu. Najprawdopodobniej jest to część systemu. Usługa została wyłączona lub zmieniło parametry. Drugi przypadek. Przy podłączeniu urządzenia USB ono nie działa. Tutaj najprawdopodobniej jest problem z portami USB. Są one odłączone, sterownik jest uszkodzony itd. W dalszej części wideo zobaczycie rozwiązanie dla każdego z tych przypadków. Jeśli chcecie odzyskać usunięte dane, wyświetlić lub przywrócić wyczyszczoną historię przeglądarki internetowej, Hetman Software pomoże Wam w tym. Kliknijcie na link z opisu, pobierzcie i zainstalujcie potrzebny program, bezpłatnie uruchomcie analizę dysku. Programy te wyświetlają dane dostępne do odzyskiwania i można je przeglądać oraz zwracać. Na naszym kanale i na naszym blogu znajdziecie rozwiązanie każdego problemu, począwszy od instalacji systemu, jego konfiguracji i korekty pojawiających się problemów i błędów, a skończywszy na optymizację urządzeń mobilnych. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Wasze pytania w komentarzach do klipów lub artykułów. Ok, po pierwsze spójrzmy na te porty USB, które nie działają. A pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to sprawdzić port USB pod kątem uszkodzeń fizycznych. Wystarczy podłączyć urządzenie do portu i sprawdzić, czy tam wisi. Jeśli jest uszkodzony, użyjcie innego. A zanim podejmiecie się jakiekolwiek działania, po prostu spróbujecie zresetować komputer. Jeśli to nie zadziała, możecie podjąć dalsze działanie. Otwórzcie menedżera urządzeń. Kliknąc prawym przyciskiem myszy na menu Start, Manager urządzeń. W oknie Manager urządzeń poszukujcie sekcję USB Host Controller. W tej sekcji należy znaleźć USB Host Controller. Jeśli go tu nie ma, to chyba w tym tkwi problem. Tutaj należy kliknąć na ikonę Aktualizuj konfigurację sprzętu. Następnie komputer sprawdzi cały podłączony sprzęt i zaktualizuje go. Następnie może pojawić się host controller. Jeśli nic nie zmieniło, spróbujcie wykonywać następujące czynności. Po prostu usuńcie wszystkie kontrolery. Zauważcie, że jeśli pracujecie na komputerze osobistym, a wasza klawiatura i mysz są podłączone do jego portu w USB, to w usunięciu kontrolerów przestaną one działać. Ale nie martwicie się. Po ponownym uruchamianiu wszystko będzie działać ponownie. Kliknijcie prawym przyciskiem myszy na kontrolerze. Usuń urządzenie. Po odinstalowaniu należy ponownie uruchomić system. Jeśli mysz i klawiatura nie działają, restart można przeprowadzić za pomocą przycisku na jednostce systemowej. Wyłączenie opcji czasowego wyłączenia portu USB, parametr odłączenia tymczasowego USB, jest parametrem oszczędzenia energii w systemie Windows, który wstrzymuje zasilanie urządzenia USB w celu wydłużenia czasu pracy komputera na baterii. Aby go włączyć, należy otworzyć opcję System, tryb zasilania i hibernacji, powiązane parametry. W oknie, które utworzy, przejście do ustawienia schematu zasilania, a w następnym oknie zmień dodatkowe parametry mocy. Tutaj szukacie opcji czasowego wyłączania USB, port USB i zabronione jest przypisanie tych dwóch wartości. Zastosuj OK. Teraz system nie odłączy portów USB. Innym sposobem na wyłączenie tej opcji jest korzystanie z rejestru. Kliknijcie klawisze Win plus R, piszcie regedit.
Przejdźmy do następnej ścieżki. HK Local Machine System Current Control Set Services USB. Jeśli nie posiadacie folderu USB, otwórzcie go. Kliknijcie prawym przyciskiem myszy na usługi Utwórz nowa partycja USB. Na partycji USB należy utworzyć parametr DWORD32 o takiej samej nazwy jak Disable Selective Suspend i przypisać mu wartość 1. Teraz opcja tymczasowego wyłączenia portu USB jest wyłączona w komputerze. Aby zmiany zadziałały, trzeba będzie zresetować komputer. Jeśli port nadal nie działa, to jest całkiem możliwe, że problem jest związany ze sprzętem. Porty USB są dość kruche, a pendrive USB mogą działać na nich jako dźwigny nacisku, niszcząc elektryczne złącznie wewnątrz portów. Zdarza się to dość często w laptopach, gdy użytkownik wkłada laptopa do torby i zapomnia wyjąć pendrive'a USB. Zazwyczaj tę usterkę można usunąć. W celu rozwiązywania problemu może być konieczny kontakt ze specjalistą naprawy komputerów. Jeśli porty USB nie działają, ale dysk USB nie jest wyświetlany w eksploratorze po podłączeniu, może pojawić się problem z usługami lub nieprawidłową konfiguracją systemu. Aby to sprawdzić, otwórzcie zarządzanie dyskami. Kliknijcie prawym przyciskiem myszy na menu Start i zarządzanie dyskami. Zauważcie tutaj, czy widzicie dysk tam. Jeśli port USB i dysk są w porządku, znajdzie się on na liście dostępnych dysków, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na jego nazwę i ręcznie ustawić literę dysku. Po tym nasz dysk powinien pojawić się w moim komputerze. Problem z brakiem autoinstalacji litery dysku jest często związany z niedziałającą usługą wirtualny dysk. W tym przypadku należy sprawdzić serwis. Wpiszcie wyszukiwarkę serwisową i poszukajcie jej na liście. Kliknijcie na nią prawym przyciskiem myszy Właściwości. Ustawicie typ uruchamiania automatyczne i uruchomcie go. Po ponownym uruchamianiu komputera i sprawdzeniu działania napędów. Jeśli to nie pomogło, być może wyłączyliście w jakiś sposób funkcję automatycznego montażu. Domyślnie funkcja ta jest włączona. Jednak w niektórych przypadkach może on zostać wyłączony. Na przykład programy antywirusowe dla celów bezpieczeństwa, programy do manipulacji obrazami itd. Możecie sprawdzić jego stan za pomocą linii poleceń. Uruchomcie go w imieniu administratora. I wprowadźcie polecenia disk part Enter. Następnie wprowadzamy komendę auto mode. W wyniku uruchamiania polecenia zobaczycie, czy funkcja ta jest włączona. Jeśli podłączenie głośności jest wyłączone, wprowadźcie polecenia auto mode enable i naciśnijcie Enter. Pojawia się wtedy komunikat, że automatyczne włączenie nowych woluminów jest włączone. Zresetujcie komputer i spróbujcie podłączyć dysk zewnętrzny lub pamięć flash do USB. W związku z tym powinien pojawić się w odkrywce. I to wszystko. Mam nadzieję, że to wideo było dla Ciebie przydatne. Nie zapomnijcie kliknąć łapkę w górę i subskrybować kanał. Zadawajcie swoje pytania w komentarzach. Dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie tego. Pa, pa!